Dzień dobry, Krzysiu Net. Witam w kolejnym odcinku Dodatków do Herbat. Tym razem zajmiemy się jaśminem. Mam suszony kwiat jaśminu, mam czarną herbatę. Akurat czarną mi najlepiej smakuje i tak jak w poprzednim odcinku, jeśli ktoś chce, może próbować z inną. Więc zaczniemy od razu od zaparzenia. Jedna łyżeczka czarnej herbaty. I do tego ja lubię pełną łyżeczkę kwiatów jaśminu. Jaśmin daje smak, no jak jaśmin pachnie, to większość ludzi wie. Bardzo intensywny, bardzo piękny zapach, jednak suszone kwiaty mniej mają tego zapachu. Z kolei bardzo ciekawy miodowy posmak się dodaje. Jak dla mnie nawet wiele lepszy niż snagietka. Więc taką herbatę zalewamy. I po około 5 minutach można pić. Tutaj podobnie jak z nagietkiem, myślę, że nie będzie potrzeba aż tyle cukru, jeśli ktoś dodaje, bo sam jaśmin jest sobie słodki. Gdzie kupić? Szczerze mówiąc, to nie wiem, bo dostałem w prezencie, ale z pewnością można też zebrać, jak jaśmin kwitnie. Tylko, że niestety nie podam informacji, nie jestem pewien, jak to dokładnie się zbiera, kiedy. Lepiej gdzieś sprawdzić w internecie. Zresztą tam na dole pod filmem, a na stronie tam u góry będzie napisane jeszcze. Jeszcze poszukam i znajdę dokładnie. Więc jedna łyżeczka jaśminu i mamy całkiem ciekawy miodowy smak herbaty. Bardzo dobre, smacznego i zapraszam do kolejnego odcinka. Tym razem będzie o jabłkach. Dziękuję, do widzenia.